Laskarnina Bubulina to wielka rewolucjonistka, która z miłości do ojczyzny poświęciła wszystko. Własną fortunę, zaoferowała swoją flotę i armię, własnych synów oraz serce. To jedna z kluczowych kobiecych postaci w historii Grecji. Laskarnina brała udział w walkach o wyzwolenie swej ojczyzny spod niewoli osmańskiej, łamiąc tym samym konwenanse społeczne epoki, w której żyła. Laskarinka to wyjątkowa dziewczynka. Nawet urodziła się w nietypowym miejscu, po więzieniu. Odwiedzałam tam wtedy jej ojca. No i stało się. Tak czy siak, to kochana dziewczynka. Ona zawsze starała się we wszystkim pomóc. No ale nie powiem, trochę problemów to z nią też miała. Ona zawsze musiała robić wszystko na przekór. Nawet za mąż wyszła dopiero jak miała 17 lat. Kto to słyszał? Laskarnina pierwszy raz za mąż wyszła w 1788 roku za Dimitriosa Gianozasa. Po jego śmierci wyszła powtórnie za mąż, mając 30 lat, za Dimitriosa Bubulisa. Drugi mąż zmarł w 1811 roku, czyniąc Bubulinę po raz kolejny wdową z 7 dzieci. Matka miała ciężkie życie. Przeżyła 2 żałoby. Ale jestem z niej dumny. Dała radę. Całe szczęście, tatusiek jeden i drugi zostawili kupę fortuny. I statki. Agamemnon to był mój ulubiony. Największy na całym wybrzeżu. Wiele bitew na nim staczyłem. To były czasy. Przez pewien moment fortuna Laskarniny, włącznie ze statkami, została zagrożona. Turkowie chcieli skonfiskować majątek kobiety, ponieważ jej drugi mąż brał udział w wojnie turecko-rosyjskiej. Bubulina spotkała się z matką sułtana, którą poprosiła o wstawiennictwo i protekcję. Pamiętam to, jak dziś, jak przyszła do mnie ta zatroskana Greczynka i prosiła o pomoc. Zlitowałam się, bo chciałam jej pomóc. Mój syn sułtan zostawił ją w spokoju. Cieszę się, bo to była bardzo prawdziwa kobieta. W 1818 roku, kiedy Laskarnina przebywała w Konstantynopolu, została członkiem podziemnej organizacji Filiki Eteria, czyli Przyjazne Społeczeństwo, która przez lata przygotowywała Greków do rewolucji przeciw Turkom. Laskarinę do naszej grupy. Nie było łatwo. Wiele osób nie chciało się zgodzić. W końcu jest jedyną kobietą w naszych szeregach. Gdyby nie jej kasa, mogłaby powalczyć co najwyżej w kuchni z marchewką. Marca 1821 roku, jeszcze przed wybuchem powstania, Laskarnina jako pierwsza wywiesiła rewolucyjną flagę Grecji na swym okręcie Agamemnon oraz oddała salutujące strzały. Bubulina dowodziła własnym statkiem, walcząc u boku rewolucjonistów. Walki zaczęły się na jej wyspie Spetses. Następnie flota Laskarniny, złożona z 8 statków oraz pozostałe siły rewolucjonistów, doprowadziły do blokady na Pfilion. Laskarnina była świadkiem upadku Trypolisu, a następnie odzyskania niepodległości przez Grecję. W pierwszej chwili, kiedy zobaczyłem, co ta matka wyprawia, myślałem, że się spalę ze wstydu przed ziemaczkami. Nie dość, że jako jedyna kobieta zapisała się do tego ugrupowania, to jeszcze wydała prawie cały nasz majątek na jakieś statki i wojsko. No, ale chociaż nie zapomniała o swoich syneczkach. Zrobiła z nas kapitanów na okrętach. Więc w sumie teraz, kiedy Grecja się odradza, jest się czym chwalić. Nigdzie, w żadnym innym czasie nie było kobiety, która powstała dla ojczyzny. Kobiety mającej taki charakter, zdolnej wzbudzić podziw świata. Laskarnina Bubulina dla innych kobiet stała się wzorem do naśladowania. Między innymi dla Emilii Plater, biorącej czynny udział w walkach powstania listopadowego. Grecy do dnia dzisiejszego czczą pamięć o Laskarninie Bubulinie, gdyż nie sposób jej odmówić zasług mających wpływ na wyzwolenie ich państwa z niewoli.